Witajcie. Zaglądniemy sobie do gatunków amerykańskich. Ten pierwszy to jest Camponotus lilianum, to jest Afryka, no ale znajduje się akurat w tym pojemniczku, ponieważ nie miałem jakiegoś osobnego. Pozostałe gatunki afrykańskie znajdują się w tych malutkich terariach, jeżeli formikariach, jeżeli kojarzycie. A teraz to, co tutaj zostało. Słuchajcie, trzy gatunki, dwa Camponotusy, jeden Dorymyrmex bureni. Ten gatunek dwukrotnie chyba się pojawiał na filmach. Nie powiem, że duże. Dosyć malutkie mrówki. To jest moja kolonia, która nie była zimowana, ponieważ pochodzą z południowej części Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych. Floryda, Louisiana, Texas, także nie było takiej potrzeby. Mrówki systematycznie karmione. Jak widzicie, radzą sobie tutaj z pokarmem i powiem wam, że duża część tych mrówek zawsze gdzieś tutaj przy tej wacie się znajduje i zdarza się, że jedna albo dwie niestety marnie kończą i produkcja potomstwa idzie na zastąpienie ich, także staram się jak najmniej ingerować, jak najmniej tutaj je karmić, je stresować. Cała duża liczba larw jest i jaj złożonych, także oddycham z ulgą, cieszę się, że kolonia w miarę dobrze mi się rozwija. Wiecie, dwa gatunki Camponotusów, Camponotus americanus, on był hibernowany w piwnicy. Mówiłem wam, że w tym roku nie chcę ryzykować. No to gatunek, który tak naprawdę pierwszy rok się nim zajmuje i go tak jeszcze nie czuję i nie chciałem wrzucać go do lodówki, chociaż na wszystkich forach, czy tak jak próbowałem z dwoma hodowcami gdzieś w Stanach Zjednoczonych się kontaktować, mówią, że temperatura 5-7 stopni to jest taka optymalna, gdzie mrówki te można hibernować. No ja w większości europejskich hibernowałem w temperaturze 2-5, także musiałbym na pograniczu gdzieś to cyrklować, czyli w granicy 5 stopni, no ale nie chciałem za bardzo ryzykować i stracić tej kolonii, więc postanowiłem, że zhibernuję je z gatunkami południowoeuropejskimi, czyli 12 stopni w piwnicy. I myślę, że to był chyba dobry pomysł, ponieważ mamy królową, mamy 5 robotnic, na górze tutaj przy krawędzi, o może tutaj będzie widać, o taki cień tutaj pada, znajduje się pakiet jaj, są również larwy, które pewnie jedna albo dwie, także tutaj szaleństwa dużego nie ma. Ten gatunek też strasznie wolno idzie w rozwoju, ale nie padł. Także kolonia sukcesywnie się, mam nadzieję, będzie rozwijała i nie będzie tutaj większych problemów. Camponotus vicinus, mrówki, które są zdecydowanie większe od Camponotus americanus. Te są typowo dendrofilne, ponieważ cały czas skupiają się na tych przygródkach korkowych i królowa non stop tam przebywa razem z robotnicami. No, ja jej nie widzę, powiem szczerze, chyba że są przyklejone tutaj do tego korka. Teraz zobaczymy, czy uda nam się coś złapać. Ale cały pakiet tutaj larw jest przenoszony. No i widzicie, mrówki znajdowały się w tej pierwszej komorze, tej najbardziej wilgotnej. I tutaj w momencie zagrożenia gdzieś wynoszą, tak żeby już nie potrząsać i nie narażać na światło, zostawiam je w spokoju. Słuchajcie, zostało tak naprawdę z Camponotusów amerykańskich tylko tyle. Camponotusy, które jeszcze były wcześniej, Neobarensis, były Floridanusy. Wszystko niestety, dla mnie niestety, chociaż bardzo lubiłem te gatunki, trafiły do nowych hodowców. Ja zostawiłem sobie na razie te dwa i one dosyć w miarę dobrze się rozwijają i myślę, że powinny się w osobnych odcinkach, w osobnych update'ach kolonii wkrótce pojawić. I na tym etapie dzisiaj chyba skończymy.
wrócimy chyba jeszcze do gatunków azjatyckich. Jest niewiele więcej, ale myślę, że warto poświęcić chwilę czasu, żeby zobaczyć, co się dzieje u gatunków z Azji. Zapraszam Was. Do zobaczenia. Hej.